roku do Jaworzyny Śląskiej zawitał minister kultury i dziedzictwa narodowego pan Bogdan Zdrajewski. Minister przybył do Jaworzyny Śląskiej, aby otworzyć Szlak Zabytków Komunikacji, czyli nowy projekt zainicjowany przez Muzeum Powozów, Muzeum Motoryzacji Topacz oraz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Muzea na Szlaku Zabytków Komunikacji prezentują historię komunikacji od czasów najdawniejszych pojazdów konnych poprzez rozwój kolejnictwa po osiągnięcie motoryzacji. Trzymajcie Państwo kciuki, żeby to wyszło, bo nikt inny jak minister kultury otworzy nam szlak. I otworzył. Do budynku muzeum wjechał zabytkowym parowozem. O, widzę, że pomaga pan burmistrz, bardzo miło. Trzecie muzeum na naszym szlaku. Teraz pan burmistrz otwiera, proszę. Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas na przemówienia. Proszę Państwa, pierwsza linia kolejowa, w zasadzie druga linia kolejowa w Polsce, to przebiegała tutaj. Moja rodzina kolejarska. Pradziadek całe życie na kolei, dziadek całe życie na kolei, ojciec całe życie na kolei, ja tylko troszeczkę. Jak już pan Piotr wspomniał, nie byłoby Jaworzyny, gdyby nie kolej, nie byłoby tego muzeum, gdyby nie pan Piotr. Dlatego tutaj bardzo, bardzo serdecznie tutaj dziękujemy ze strony władz miasta, że był ktoś, kto znalazł się 8 lat temu, żeby zagospodarować tutaj te zabytki. Na zakończenie imprezy odbył się występ zespołu Od Nowa, czyli seniorów z Jaworzyny Śląskiej.